Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować słynne japońskie jajka ajitama. Ajitama to skrócona nazwa od słów ajitsuke tamago, czyli po prostu przyprawione jajka. Jajka te wykorzystywane są do różnych dań, ale swoją popularność zyskały głównie dzięki ramenowi. Jajka te sprawdzą się nie tylko jako dodatek do ramenu, ale również jako uzupełnienie bento. Świetnie smakują po prostu z ryżem, albo nawet same jako taka niewielka przekąska. Odcinek ten będzie pierwszym odcinkiem z serii dotyczącej ramenu. Aby je przygotować, będziecie oczywiście potrzebować jajek. Poza tym potrzebna będzie marynata. Ja do marynaty wykorzystuję wodę, sos sojowy oraz mirin, ale taką marynatę można wzbogacać również o inne dodatki, o czym opowiem później. Ale wcześniej pomówmy sobie o historii jajek w ramenie. Początkowo jajka nie stanowiły składnika ramenu, były jednak rozdawane jako przystawka w sklepach, które ramen sprzedawały. Później zaczęto jajka do ramenu dodawać. Warto pamiętać, że w Japonii jajka dodawane są pod różną postacią. Najbardziej popularne są właśnie jajka ajitama, ale oryginalnie nie były to jajka gotowane na pół twardo. Do dziś w Japonii znajdziemy lokale z ramenem, gdzie jajka ajitama podawane są na twardo. Jajka gotowane na pół twardo są zdecydowanie bardziej popularne w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Jajka gotowane na pół twardo wymyślił i spopularyzował w roku 1992 Kenji Chiba. Otworzył swój sklep z ramenem, który nazwał Chibakiya i w tym sklepie rozpoczął sprzedawanie ramenu, gdzie gotował jajka właśnie na pół twardo. Jajka w takiej formie szybko zebrały rzesze zwolenników i zaczęto je podawać w innych sklepach z ramenem. I według mnie do ramenu właśnie takie jajka są najlepsze, więc teraz może starczy już tej historii, przejdźmy do samego gotowania. Rozpoczynam od zagotowania wody w garnku, którą muszę wcześniej jeszcze porządnie posolić. Zanim woda zacznie się gotować, pomówmy sobie nieco o jajkach i tym, jak najlepiej je ugotować. Jeśli chodzi o jajka, to ja wykorzystuję jajka z lodówki i wiem, że teraz niektórzy z Was pewnie napiszą o tym, że lepiej wykorzystywać jajka, które mają temperaturę pokojową, ponieważ wtedy, kiedy wrzucimy je do gorącej wody, nie będą one pękać. Ale na pękanie jest jeden bardzo, bardzo prosty sposób. Mianowicie zrobienie niewielkiej dziurki w skorupce. Możecie do tego celu wykorzystać taki nakłuwacz do jajek. Taki nakłuwacz w markecie kosztuje kilkanaście złotych. Jeśli takiego nakłuwacza nie macie i nie chcecie go kupować, możecie w jajku zrobić niewielką dziurkę za pomocą igły albo za pomocą noża. Jeśli jednak będziecie wykorzystywać nóż, to uważajcie, aby dziurka nie była zbyt duża. Dzięki takiej dziurce jajko nie tylko nam nie pęknie, ale będzie również później łatwiejsze do obierania. Aby ugotować idealne jajka na pół twardo, pół miękko, niezbędny będzie stoper i odmierzenie dokładnego czasu gotowania. Według mnie najlepsze są jajka, które gotowane są od 6 do 7 minut, ale pokażę Wam dziś jajka gotowane 6, 7, 8 i 9 minut, tak abyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Jeśli chodzi o czas gotowania, to będzie on zależał również od tego, jak duże będą Wasze jajka. Ja dziś wykorzystuję spore jajka, które mają około 65-70 gramów. Jeśli mielibyście jajka mniejsze, to wtedy czas powinniście nieco skrócić. Gdy będziecie gotować jajka, bardzo ważne jest to, aby wrzucać je do wody, która będzie już wrząca. Bardzo istotne jest to, aby zrobić to delikatnie. W tym celu najlepiej pomóc sobie łyżką albo jakimś sitkiem, cezakiem czy innym narzędziem. Dzięki czemu nie będziecie jajek wrzucać i one Wam nie pękną, tylko położycie je sobie na tym narzędziu, a następnie zanurzycie w wodzie. Moja woda już wrze, więc ja teraz biorę się za przekuwanie jajek, a następnie wszystkie dodaję do gotującej się wody. Jeśli chodzi o nakłuwanie jajek, to nie musicie martwić się, że jeśli zrobicie dziurkę, to wypłynie Wam zawartość jajka. Uważajcie jednak, jeśli będziecie używać noża, aby dziurka nie była zbyt duża. Po dodaniu jajek do wody możecie nimi lekko mieszać przez około 2 minuty, tak aby żółtko znalazło się bardziej w środku. W przypadku gotowania jajek bardzo ważne jest to, aby przerwać proces ich gotowania, kiedy tylko wybije odpowiedni czas. W tym celu najlepiej wyposażyć je w miskę z zimną wodą. Fajnie, jeśli do tej miski możecie wrzucić kawałki lodu, dzięki czemu od razu po wyjęciu z wrzątku jajka do tej miski dodacie i przestaną one się gotować. Jeśli jajka pozostawilibyśmy w gorącej wodzie, to one zrobiłyby się nam w zasadzie na twardo. I teraz jajka w takiej zimnej wodzie powinny spędzić około 10-15 minut, tak aby się wystudzić. Mogę odstawić więc sobie to wszystko na bok i przejść do przygotowania marynaty.
Do takiej podstawowej marynaty do jajek Ajitama ja wykorzystuję wodę, sos sojowy oraz mirin. Aby wzbogacić nieco marynatę, możecie wykorzystać różne dodatki. Może to być zielona cebulka, może to być czosnek, może to być imbir. Fajnie sprawdzi się tutaj na przykład katsuobushi, czyli płatki suszonego tuńczyka bonito. Pasować będzie również sake. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o te dodatki, możecie sobie eksperymentować. Jeśli chcecie, aby wasze jajka były lekko pikantne, to wtedy możecie wykorzystać papryczki chili. Jeśli chcecie, możecie dodać tutaj odrobinę brązowego cukru. Jeśli będziecie taką marynatę przygotowywać z dodatkami, to wtedy najlepiej te składniki połączyć ze sobą w rondelku, a następnie doprowadzić do wrzenia. W przypadku marynaty, którą robię dziś, nie ma takiej konieczności, więc ja te trzy składniki po prostu muszę ze sobą połączyć. Jako marynatę do jajek Ajitama możecie wykorzystać również płyn, który pozostał Wam z gotowania chashu, czyli wieprzowiny, która również jest popularnym dodatkiem do ramenu. Odcinek o tym, jak taką wieprzowinę przygotować, za jakiś czas będziecie mogli na kanale zobaczyć. Moglibyście się zastanawiać, do czego w marynacie potrzebna jest woda, ale jest to składnik niezbędny. W przypadku idealnych jajek Ajitama istotne jest to, aby marynata je dogłębnie spenetrowała. W marynacie powinny spędzić kilkanaście godzin. Jeśli nie wykorzystalibyśmy do naszej marynaty wody, to wtedy po kilkunastu godzinach byłyby one bardzo słone. W przypadku wykorzystania wody jajka w marynacie mogą spędzić kilkanaście godzin, dzięki czemu będą właśnie idealne. W tym momencie pewnie niektórym z Was nasuwa się pytanie, w jakim naczyniu najlepiej takie jajka marynować. Ja najczęściej wykorzystuję taki szklany pojemnik. Jeśli chcecie, możecie wykorzystać również taką folię strunową, dzięki czemu marynaty będziecie mogli wykorzystać nieco mniej. Ja wolę wykorzystywać taki szklany pojemnik. Co prawda do niego muszę wykorzystać więcej składników, jeśli chodzi o marynatę, ale taką marynatę mogę wykorzystywać wielokrotnie. Jeśli podobnie jak ja swoją marynatę będziecie wykorzystywać wielokrotnie, to musicie pamiętać o tym, że z każdym kolejnym marynowaniem będzie ona tracić nieco swojej mocy. Dlatego będziecie musieli wydłużać czas marynowania jajek. W tym momencie do naczynia do marynowania mogę przelać dwie części wody, jedną część sosu sojowego i jedną część mirinu, odstawić to na bok i przejść do obierania jajek. Obieranie takich jajek powinno być dość proste. W miejscu, w którym robiliście dziurkę, zgromadziło się powietrze i początkowo możemy rozpocząć od tego, aby to jajko sobie nieco obić. Uważajcie jednak, aby nie wykorzystywać do tego zbyt dużej siły, bo nie chcemy tego jajka rozwalić. Jeśli chodzi o idealne obieranie jajka, to bardzo przydatna jest tutaj również woda. Kiedy to jajko sobie obijecie, możecie włożyć je do wody, dzięki czemu łatwiej będzie błona od jajka odchodzić. Jeśli macie problem z obieraniem jajka, to możecie nawet w całości obierać je pod wodą, co będzie zdecydowanie łatwiejsze. Jeśli jednak wcześniej zrobicie nakłucie, to nawet bez pomagania sobie wodą, to jajko powinno być w obieraniu bardzo proste. Jajka znajdują się już w naczyniu z marynatą i jak widzicie, nie pokrywa ich ona w całości. W przypadku wykorzystania torebki strunowej takiego problemu byście nie mieli. Rozwiązanie tego problemu jest stosunkowo proste. Możecie albo jajka za jakiś czas wymieszać tak, aby ta część, która nie znajdowała się w marynacie się znalazła, albo możecie do naczynia, w którym jajka się marynują, włożyć bawełnianą ściereczkę, albo na przykład ręcznik papierowy, dzięki czemu jajka będą równomiernie marynować się z każdej ze stron. Ja zazwyczaj jajka wolę sobie przemieszać, ale dziś, aby pokazać Wam jak to działa, wkładam do marynaty papier, wszystko zamykam, a następnie odstawiam do lodówki. W marynacie jajka powinny spędzić około 12 godzin. Jeśli chcecie, możecie marynować je nieco dłużej, ale powinniście ten czas kontrolować. Jeśli w marynacie jajka spędzą zbyt dużo czasu, to mogą być zbyt słone. Takie jajka po tych 12-14 godzinach powinniście z marynaty wyciągnąć. W lodówce możecie przechowywać je około 3-4 dni. Ręcznik papierowy sobie odsączam, a następnie wyrzucam. Tak jak wspominałem wcześniej, ja raczej nie wykorzystuję ręcznika. Wolę sobie jajka po prostu przemieszać po kilku godzinach. Płyn, który mi pozostał, wykorzystam do kolejnego przygotowania jajek Ajitama, więc w tym momencie go sobie zamykam i odstawiam do lodówki. Jajka z zewnątrz wyglądają już pięknie i w tym momencie pora przejść do ich krojenia i pokazać Wam, jak wyglądają w środku. Jeśli dobrze pamiętacie, to gotowałem je różny czas. Nie mam pojęcia w tym momencie, które jajko gotowałem 6, które gotowałem 9 minut, ale po przekrojeniu będzie to jasne. Przed krojeniem jajek warto zmoczyć sobie ostrze noża, dzięki czemu nie będzie nam się do niego przyklejać żółtko.
Jak widzicie, różnice pomiędzy jajkami w zależności od długości gotowania są całkiem spore. Tak jak wspominałem, ja najbardziej lubię takie jajka, które gotowane są niecałe 7 minut. Według mnie takie jajka są idealne do ramenu, ale te jajka świetnie sprawdzą się nie tylko jako dodatek do ramenu, ale po prostu jako przekąska, czy jako urozmaicenie jakichś innych dań. Jeśli chodzi o długość gotowania, to wybierzcie ją według swoich indywidualnych preferencji. Mam nadzieję, że jajka Ajitama spróbujecie u siebie w domu zrobić. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowały. Mam również nadzieję, że temat ramenu jest dla Was interesujący. Jeśli tak, to również proszę dajcie mi o tym znać w komentarzu. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!